Drodzy braterko, wracamy do naszych rozważań. Teoretycznie pierwszego tomu porozumienia, czy Boski Plan Wieku, aczkolwiek sobie skręciliśmy troszeczkę, bo rozważaliśmy kwestie, jakie części Ewangelii ludzie znali w rozmaitych okresach czasu i doszliśmy do okresu reformacji i tutaj postanowiliśmy się zatrzymać przy reformatorach, zobaczyć, co też oni oczywiście dzięki Panu Bogu, przywrócili do znajomości. I rozważaliśmy sobie Wessela, Savonarolę, Lutra, Zwingliego i ostatnio Balthazara Hubmaiera i jego i nauki, które on podał. I sobie troszeczkę rozszerzaliśmy to też w interesujących nas kierunkach. I obecnie doszliśmy do następnego z tych reformatorów, którym był Michał Servet. Michał Servet. I on był tym, którego nasz Pan użył do przedstawienia prawdy, która była szafarską doktryną tak zwanych unitarian. Unitarian uniwersalistów, ale lepiej mówić unitarian, która brzmi, że Bóg jest jedyną, najwyższą osobą, której głównym atrybutem, główną cechą jest miłość. I myślę, że dobrze będzie właśnie poczytać pierwszy z fragmentów i porozmawiać sobie o tym właśnie, o jego biografii. Także dzisiaj mamy w planach czytanie biografii z różnych książek, z różnych stron internetowych, troszeczkę porozmawianie o jego życiorysie. No i pierwszy z nich pochodzi właśnie z serwisu badacz.org. I poprosiłbym siostrę Asię o przeczytanie najpierw właśnie tego. Później zajrzymy do Wikipedii, później do książki siostry Ewy Tidor o bracia Polscy i chłopu do źródeł, czyli Hat Fontes. A później zobaczymy, która będzie godzina. I wtedy zobaczymy, czy jeszcze poczytamy dalej, czy będziemy powoli kończyć. Także najpierw na razie z tego serwisu badacz.org. I bardzo proszę. Dobra. A więc Michał Servet był tym członkiem malutkiego statka, którego Pan użył do przedstawienia prawdy, która była szafarską doktryną unitarian. Bóg jest tą jedyną najwyższą osobą, której głównym atrybutem jest miłość. Jako członek Gwiazdy Filadelfijskiego Okresu Kościoła, Servet miał za specjalnego pomocnika Lello Socyna. Urodził się w 1511 roku w Hiszpanii i kształcił się... Albo Laeliusza, tak się wrzucę, że Laeliusza. Nie Fausta Socyna, który też był bardzo znaną postacią, ale Laeliusza. Urodził się w 1511 roku w Hiszpanii i kształcił się na prawnika w Tuluzie we Francji, jednakże zdobył sławę jako lekarz. Był gorliwym badaczem Biblii, a będąc świadkiem koronacji Karola w Bolonii w 1530 roku i widząc adorację, z jaką spotykał się papież przy tej okazji, zaczął podążać w kierunku antypapieskim. Tego samego roku był obecny na Sejmie w Augsburgu, gdzie odczytano augsburskie wyznanie wiary i prawdopodobnie odwiedził także Lutra w Koburgu i Oecolampadiusa w Bazylei. Był człowiekiem o wielkich zdolnościach i niespokojnym duchu. Miał tylko 20 lat, kiedy wydał swoje szczegółowo opracowane dzieło o błędach Trójcy, co od razu uczyniło go wybitnym człowiekiem. Sposób, w jaki omówił temat, był poważny i oryginalny i tak logiczny, iż najzdolniejsi myśliciele owych czasów byli zmuszeni poświęcić mu skrupulatną uwagę i bardzo trudno im było sprostać jego argumentom. Pisanie przeciwko Trójcy było wówczas niezwykle niebezpieczne i Servet musiał się kryć pod przybranym nazwiskiem Villanova, wywodzącym się od nazwy miejsca urodzenia jego ojca.
Przez pewien czas mieszkał w Lyonie, gdzie studiował medycynę, a w 1536 roku przeniósł się do Paryża. Tam spotkał Kalwina, który przybył z krótką wizytą, próbując wyprostować poglądy Serweta odnośnie Trójcy. Gdy wezwano go do debaty w tej kwestii, Servet, bojąc się, iż zostanie wydany władzom jako heretyk, odmówił uczestnictwa. Kontynuując swoje studia medyczne i osiągając wielką wybitność na tym polu, miał także osiągnięcia w sztuce i geometrii, a do swego programu dołożył teologię i hebrajski. W 1541 roku został zaproszony do Wien jako prywatny lekarz arcybiskupa Pierre Palmiera, równocześnie prowadząc w tym samym czasie ogólną praktykę lekarską. Stamtąd rozpoczął korespondencję z Kalwinem, która miała mieć tak tragiczny koniec. Ich listy były w istocie długimi debatami. Servet zaproponował odwiedzenie Kalwina w Genewie, lecz ów rozwścieczony niezłomnym zaprzeczeniem Serweta odnośnie istnienia Trójcy oraz odrzucania chrztu niemowląt zagroził, że jeśli by Servet przybył do Genewy, nie opuściłby jej żywy. W 1553 roku Servet opublikował swoją odnowę prawdziwego chrześcijaństwa. Niezwykły tom przedstawiający z większą dojrzałością myśli z jego wcześniejszego dzieła o Trójcy. Popełnił błąd, wysyłając jeden egzemplarz Kalwinowi, który 3 lata wcześniej przekazał katolickiej inkwizycji informacje obciążające Serweta. Teraz Kalwin zdradził go jako autora nowego heretyckiego dzieła. Servet, aresztowany przez generalnego inkwizytora Lyonu, wiedząc, iż na pewno zostanie skazany i spalony, uciekł z więzienia i ukrywał się przez kilka miesięcy. W niedzielę 13 sierpnia 1553 roku przybył do Genewy, spodziewając się ją natychmiast opuścić łodzią do Curychu w drodze do Neapolu. Nie mogąc znaleźć żadnej łodzi, niemądrze czyniąc, wszedł do kościoła i został rozpoznany przez Kalwina, który natychmiast kazał go aresztować i uwięzić. Proces o herezję odbył się z rażącym naruszeniem szwajcarskiego prawa i cechował się zawziętymi debatami teologicznymi pomiędzy Servetem i Kalwinem. Niektórzy sędziowie skłaniali się ku uniewinnieniu, lecz Kalwin z wyrachowaniem już wcześniej zaplanował, iż doprowadzi do śmierci Serweta. Na skutek jego nalegań większość sędziów wydała wyrok śmierci na mocy prawa nieobowiązującego w ich kraju, za czyn niepopełniony w ich państwie i na osobę niepodlegającą ich władzy. Nakłoniony przez Williama Farella, angielskiego duchownego, Kalwin sprawił, iż Servet został spalony na stosie. Ostatnie słowa Michała Serweta potwierdzały jego wiarę. Cytat: Jezusie, Synu Wiecznego Boga, zmiłuj się nade mną. Koniec cytatu. To były informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego Teraźniejsza Prawda, numer 479. Dziękuję bardzo. Jakie macie takie przemyślenia, pierwsze myśli odnośnie właśnie tej osoby? Nie, wiem, że trudno zacząć, ale zobaczcie, napisał tą książkę, mając 20 lat, o błędach Trójcy.
się nazywał. Błęda Krojczyk, ksiądz 7. Ciekawa sprawa. No właśnie, czyli tego się... To wziął na warsztat, że tak powiem, głównie. A ja mam pytanie, ta jego rozważanie o Trójcy Świętej to było, na czym tak polegało ogólnie, można tak powiedzieć? Bo wiadomo... Polegało na dowodzeniu, że nie ma czegoś takiego jak Trójca. On tam właśnie udowadniał, Bóg jest różny od swojego syna. Tylko, że tak od razu już to wszystko tutaj wyprzedzając. Albo może najpierw. Czy on miał podobne wnioski, tak jak brat Rafael? Właśnie tak. To właśnie problem polegał na tym, że całe chrześcijaństwo nie miało takich wniosków. To wtedy, powiem, co prawda wcześniej uczono o tym, że nie ma czegoś takiego jak Trójca i tak dalej, i on się opierał na wczesnej wiadomości, na pierwszego kościoła, ale całe chrześcijaństwo, powiedzmy, było pod wrażeniem i tak pod tymi edyktami z tego soboru nicejskiego, odnośnie równości ojca i syna i tak dalej, i tak dalej. To była jedna z największych też. Dzisiaj wiemy, że to jest, gdy ty uznajesz Trójcę czy nie, no to dla większości osób jest równoznaczny z tym, czy wszyscy traktują cię jako chrześcijanina, czy też nie. Więc to był, że tak powiem, no bardzo ciekawy ten temat. Można powiedzieć, taki drażliwy temat. Bardzo drażliwy temat. Dotykał źrenic i choka po niej. Ale zobaczcie, chcę, żebyście zwrócili uwagę. Jakiej doktryny głównie usłyszali? O czym usłyszali? Kościół reformowany. Ewangelii. Jakiej doktryny uczy? Kościół Kaliński. Co oni mają za swoją główną tam właśnie kwestię? A oni uczą o predestynacji, czyli o wyborze. Że jest zbawienie wyborcze i że Bóg wybrał wcześniej, które osoby do zbawienia. I zobaczcie, że tutaj Serwet dyskutuje z nim na temat Trójcy, a nie na temat jego wybrania. To prawda, że tak powiem, w związku z tymi problemami i tak dalej, to czytaliśmy, że tutaj on założył ruch, który później został przekształcony właśnie w ten kościół unitariański. A unitarianie, którzy właśnie wierzą w to, że jest jeden Bóg i tak dalej, ale unitarianie uniwersaliści. A uniwersalizm to jest znowu nauka, która mówi o tym, że będzie zbawienie powszechne, czyli że wszyscy będą zbawieni. No i jak Calvin uczył, że tylko wybrani będą zbawieni, a ci tutaj, że wszyscy będą zbawieni, no to do dzisiaj są największymi heretykami. Jak sobie czytam, bo mam trochę znajomych, że tak powiem, facebookowych z tamtych kręgów, to są najgorsze herezje. Arminianie i w ogóle, to jest herezja. Jakubie Arminiusz i tak dalej. Ale Serwetem konkretnie o Trójce. Ją dyskutowali. No i Magdalena Małgosia pytała, w jaki sposób pisał. Ja sobie czytałem tutaj troszkę więcej na ten temat i mam te między innymi te o błędach Trójcy 7 w takiej książce. I tak mówiąc w wielkim skrócie,
serwet nie do końca tam wszystko rozumiał. On od tutaj ojciec powstałem, ale on patrzył to wszystkie pod takim, takiego punktu widzenia troszkę bardziej politeistycznego. Że Jezus to nie jest osobą, ale jest niestety osobą, ale to jest, nie było go jako osobę. Był takim czymś nieokreślonym i nazywał to w pewien sposób taką, no tak inaczej to formułował. Więc to tak nie do końca rozumiał tak jak Rafał, tak jak my rozumiemy. Tam były różne, to były pewne rzeczy, które no, sprawiają problem z tą taką różnicą, ale to nie zmienia faktu tak zwane. Jak jest napisane w pańskim tomie ustnym, jak gdyby serwet znał prawdę na temat przedłużkiego Jezusa, stanu przedłużkiego Jezusa, czym był wcześniej, bo był Legosem i tak dalej, to by pobił serweta na każdym punkcie. Ale ponieważ nie znał, to na tym punkcie serwet by wstrzymał. Ten Kalvin do popijał. No i czuł się zwycięzcą w tej części. Ale w każdej innej części dyskusji to są argumenty Serweta pobijały argumenty Kalvina. Więc to było dla niego bardzo nieprzyjemną sprawą, tak się wyrażę. Nie był w stanie ten proces z tym argumentem. Czy ktoś chciałby jeszcze coś tutaj dodać, tak w tym momencie? Bracie Franciszku, czy ty nas słyszysz w ogóle? Słyszę. Słucham i myślę o tym, co ten młody serwet tam nawywijał. Tak. A ja chcę wam powiem w takim razie taką ciekawostkę, że Kalvin i w ogóle dla nas dzisiaj te poglądy są dosyć dziwne i tak strasznie sztywne, że to jest no, że tam jest zbawienie tylko dla tak nielicznych predestynacji i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś w porównaniu do ówczesnego stanu, to jego myślenie było myślenie bardzo inteligentne. Takim, że to właśnie do niego ci, którzy bardziej myśleli, to właśnie tam się skłaniali, w tamtą stronę. To on podchodził do Biblii właśnie z punktu widzenia rozumowego. Więc no to był taki protestantów po niego. Tak, że ludzie myślący, no to zamiast wybierać jakieś tam inne rzeczy, no to właśnie do zrozumienia Kalwina często się odchodzili i właśnie korzystali. I Kalwin bardzo tego zrobił dla Biblii, dla religii. To jest warto o tym pamiętać. Tutaj jedną rzecz, której nie będziemy czytali, żadne z tych dużych, które będzie, jest to, że serwet popełnił błąd i wszedł do tego kościoła tam w Genewie i został rozpoznany, nie? Znaliśmy, że nie mogę znaleźć żadnej łodzi, niemądrze czyniąc wszedł do kościoła. Ale z innych źródeł wiemy, że nie miał wyjścia. Bo wtedy było takie prawo tam w Genewie, które nakazywało pod groźbą więzienia uczestnictwo w tych mszach. Że jeżeli był
kościele i tak dalej, w mieście, to miał obowiązek być pod groźbą więzienia. To znaczy była specyficznie pojmowana wolność religii. To znaczy, że mogłeś sobie wierzyć w to, co byś chciał, ale do kościoła państwowego, który tam wówczas był kościołem właśnie kalwińskim, miałeś obowiązek być. Więc jeżeli był w tym mieście, w tym czasie, to po prostu musiał pójść do kościoła. Nie to, że on popełnił błąd, że sobie tam poszedł, tylko nie miał wyjścia. A to obowiązywało duchownych tylko, czy wszystkich? Jeszcze raz? Czy to ten nakaz, obowiązek, to dotyczył duchownych, czy wszystkich? Absolutnie wszystkich, którzy byli. Mhm. Takie to były czasy, że mieli taką możliwość i mieli możliwość zmuszenia, że absolutnie każdy miał obowiązek być tam wszędzie. No to my byśmy w więzieniu siedzieli tak cały czas, jakby to było tak. Tak. Dokładnie tak. No dobrze, no to myślę, że pierwsze źródło mamy za sobą, chwileczkę przeczytaliśmy. A teraz przeczytajmy sobie z Wikipedii, to co tam mamy. Co ciekawe, patrzyłem między innymi, bo jak się szykowałem, to między innymi przeglądałem sobie i jest całkiem fajny artykuł Świadków Jehowych na tej stronie ihjb.org. Ktoś właśnie z Hiszpanii, jakiś ich korespondent, opisał. No i tam jest to troszeczkę szerzej opisane w stosunku do tego, co jest w Wikipedii, ale są powtórzone rzeczy. Więc nie chciałem się powtarzać, to i sobie pomyślałem, że Wikipedia jako źródło takie, no, które troszeczkę bardziej ateistyczny punkt widzenia przedstawi, będzie dla nas w tym momencie jako taki kontrapunkt, żeby sobie spojrzeć na to. Więc bym poprosił właśnie o przeczytanie tych zapisów, które tam są w Wikipedii. Bardzo proszę, proszę. Miguel Servet, czy też Michał Servet, urodził się 29 września 1511 roku w Villanova de Sigena i zmarł 27 października 1553 roku w Genewie. Hiszpański teolog unitariański, astronom, prawnik, lekarz i humanista. Uważany za prekursora unitarianizmu. Jako pierwszy w Europie odkrył płucne krążenie krwi, pionier farmakologii i stosowania odkrytych później witamin, a także ojciec współczesnej etnografii, znawca greki, łaciny i hebrajskiego. Dzieciństwo. Jako dziecko wykazywał wybitne uzdolnienia. W wieku 14 lat znał grekę, łacinę i hebrajski. W dodatku posiadał szeroką wiedzę z nauk takich jak filozofia, matematyka czy teologia. Na jego kształtujący się światopogląd wpłynęła służba, którą jako nastolatek odbył u Juana de Quinty, spowiednika króla Hiszpanii Karola V. Jako towarzysz Quinty w oficjalnych podróżach mógł na własne oczy ujrzeć, jak głębokie podziały religijne istniały w Hiszpanii, gdzie w tym czasie Żydów i muzułmanów albo siłą nawracano na katolicyzm, albo ich wypędzano. Studia. W wieku 16 lat zaczął studiować prawo na Uniwersytecie w Toulouse we Francji. Właśnie na tej uczelni pierwszy raz zobaczył Biblię i chociaż jej czytanie było zabronione, udało mu się ją potajemnie przeczytać. Możliwe, że przekładem, który czytał, była poliglota komploteńska, dzięki czemu mógł ją czytać w znanych mu językach oryginalnych, w grece i hebrajskim, razem z tłumaczeniem na język łaciński. Poglądy teologiczne. W wyniku analizy Pisma Świętego i uważanego przez niego za powszechny upadku moralnego hiszpańskiego duchowieństwa, zaczął tracić zaufanie do wiary katolickiej. Rozczarował się kościołem łacińskim jeszcze bardziej, gdy jako jeden z obecnych na uroczystości koronacji na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karola V, ujrzał, jak nowy cesarz całuje stopy papieża Klemensa VII, siedzącego na przenośnym tronie.
późniejszym czasie tak opisał to wydarzenie. Na własne oczy widziałem, jak papież był niesiony na ramionach książąt z wielkim przepychem, a tłumy na ulicach składały mu hołdy. Servet uważał to za objaw pychy stojącej w sprzeczności z pokorą i prostotą, o której mowa w Ewangeliach. Po tym wydarzeniu postanowił zrezygnować ze służby u Quintany i zaczął samodzielnie poszukiwać prawdy. Uważał, że nauki Chrystusa nie były kierowane do teologów czy filozofów, lecz do ludzi prostych, niewykształconych, którzy mieli je rozumieć i wprowadzać w czyn. Postanowił więc, badając Biblię w językach oryginalnych, odrzucić wszelkie doktryny, które uzna za niezgodne z tą księgą. W wyniku swoich studiów doszedł do przekonania, że w ciągu trzech pierwszych stuleci naszej ery religia chrześcijańska została skażona. Za błędną uważał między innymi naukę o Trójcy, przyjętą, jak uważał, w wyniku wpływu cesarza Konstantyna i jego następców na chrześcijaństwo. Mając 20 lat, opublikował książkę De Trinitaris Erroribus Libri Septem o błędach Trójcy Ksiąg Siedmioro, w tym oraz innych dziełach konsekwentnie używał imienia Bożego w formie JHWH. Ściągnęła ona na niego uwagę inkwizycji. W swoim dziele Servet stwierdzał między innymi: w Biblii nie ma żadnej wzmianki o Trójcy. Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiałe koncepcje filozoficzne. Uznawał dogmat o Trójcy za zagmatwany, którego Biblia nie popiera nawet jedną sylabą. Chrystusa uważał za drogę pośrednika umożliwiającego poznanie Boga. Servet postanowił także odrzucić kult obrazów jako niebiblijny. Przewidywał, że paruzja nastąpi jeszcze za jego życia. W roku 1542 w Lyonie wydał łaciński przekład Pisma Świętego opracowany przez Santeza Pagnino. Został on zredagowany przez De La Porte, a wydrukowany przez Gaspara Trexela. Servet przedmowę do swojego wydania podpisał jako Michel de Villeneuve. Choć poglądy Serveta znalazły zwolenników, jak na przykład protestancki reformator Sebastian Frank czy Szymon Budny, to jednak zostały odrzucone przez większość teologów, zarówno ze strony protestantów, jak i katolików. Sam Servet, mówiąc o katolikach i protestantach, stwierdził: ani się nie zgadzam we wszystkim, ani się nie sprzeciwiam jednej czy drugiej stronie. Wydaje mi się bowiem, że wszyscy mają trochę racji i trochę się mylą, ale każda ze stron zauważa błędy u drugiej. Nie widzi ich natomiast u siebie. Jednak jako reformator religijny i twórca doktryny odrzucającej trynitaryzm ściągnął na siebie nienawiść ortodoksji kalwińskiej i katolickiej. Nie wiem, czy czytać o osiągnięciach medycznych i tak dalej, czy to już niekoniecznie? Przeczytaj, proszę, przeczytaj. Osiągnięcia medyczne. Wkrótce, aby skryć się przed prześladowcami, musiał przenieść się do Paryża. Uzyskał tam tytuł magistra sztuk i stopień doktora medycyny. Jego zainteresowanie nauką i chęć dokładniejszego poznania działania organizmu ludzkiego skłoniła go do przeprowadzenia sekcji zwłok. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy, jako pierwszy Europejczyk opisał krążenie płucne krwi. Kolejnym osiągnięciem Serveta w dziedzinie medycyny był jego traktat o syropach, w którym zaprezentował on, jak na ówczesne czasy, nowatorskie i rozsądne podejście do medycyny. Zawarta w tym dziele rozległa wiedza uczyniła go prekursorem farmakologii i stosowania odkrytych później witamin.
prace geograficzne i etnograficzne. Servet zajął się też opracowaniem na nowo geografii Ptolemeusza. Sukces tego nowego wydania był tak wielki, że Servet bywa nazywany ojcem etnografii i porównawczych badań geograficznych. Podczas późniejszego procesu w Genewie zarzucono mu opisanie Palestyny jako ziemi słabo uprawianej i jałowej. Servet odpierał te zarzuty, stwierdzając, że opisywał Palestynę dzisiejszą, a nie z czasów Mojżesza, gdy była krainą niezwykle urodzajną. Dzięki swoim rozległym zainteresowaniom i wiedzy Servet został nazwany przez pewnego historyka jednym z najtęższych umysłów w dziejach, człowiekiem, który przyczynił się do rozwoju wiedzy. Spotkania z Kalwinem. Mieszkając w Paryżu, Servet prawdopodobnie po raz pierwszy spotkał Jana Kalwina. Obaj byli wtedy jeszcze dość młodymi ludźmi. Wkrótce stali się swoimi największymi adwersarzami. Gdy w Wiennie zajmował się drukiem swoich dzieł na temat Trójcy, Kalwin postanowił poprzez kardynała de Tournona wydać Serveta w ręce katolickich inkwizytorów. Udało mu się jednak zbiec z więzienia. Katolicy inkwizytorzy ostatecznie spalili na stosie symbolicznie jego kukłę, lecz gdy przybył do Genewy, gdzie Kalwin i jego zwolennicy sprawowali autorytarne rządy, został rozpoznany i ponownie wtrącony do więzienia pod zarzutem bluźnierstwa. Wytoczono mu proces, podczas którego prowadził z Kalwinem dysputy na temat wiary. Ostatecznie Servet został skazany na śmierć. Pokornie prosił o wykonanie wyroku przez ścięcie mieczem, uważając, że męczarnie mogłyby doprowadzić go do zwątpienia i tym samym zgubić jego duszę. Został jednak skazany na spalenie na stosie. Na głowę nałożono mu wieniec nasączony siarką. Do słupa został przywiązany żelaznym łańcuchem, a szyję przewiązano grubym sznurem. Na stos wykorzystano drwa świeżego drzewa dębowego, jeszcze z liśćmi, które ułożono w pewnej odległości od słupa, co spowodowało wydłużenie jego cierpień. Według niektórych historyków był on jedynym dysydentem spalonym dwukrotnie, symbolicznie przez katolików i dosłownie przez protestantów. Reakcje na śmierć Serveta. Śmierć Serveta wywołała wiele protestów w Europie. Stała się koronnym argumentem dla zwolenników wolności religijnej, którzy zaczęli się domagać, aby nikogo więcej nie zabito z powodu innych przekonań religijnych. Na przykład włoski poeta Camillo Renato, pisząc o postępowaniu Kalwina, stwierdził: ani Bóg, ani jego duch nie wskazał takiego postępowania. Chrystus nie traktował w ten sposób ludzi, którzy się z nim nie zgadzali. Natomiast francuski humanista Sébastien Castellon pisał: zabicie człowieka nie jest obroną doktryny, tylko zabiciem człowieka. Także sam Servet powiedział: skazywanie ludzi na śmierć tylko dlatego, iż błędnie tłumaczą jakąś naukę biblijną, to moim zdaniem poważna sprawa. Przecież wiadomo, że nawet wybrani mogą zostać wprowadzeni w błąd. Książka Michael Servetus, Intellectual Giant, Humanist and Martyr, czyli Michał Servet, wielki umysł, humanista i męczennik, podaje: śmierć Serveta była punktem zwrotnym w ideologii i mentalności dominującej od IV wieku. Z historycznego punktu widzenia Servet zginął po to, by każdy obywatel współczesnego społeczeństwa zyskał prawo do wolności sumienia. We francuskiej miejscowości Annemasse, 5 kilometrów od miejsca stracenia Serveta, stoi od 1908 roku pomnik ku jego czci. Widnieje na nim napis o treści: Servet, geograf, lekarz, fizjolog, przyczynił się do pomyślności ludzi przez swoje odkrycia naukowe, poświęcenie dla chorych i ubogich oraz przez bezkompromisowość w myśleniu i w kwestiach sumienia.
Niewzruszenie trwał przy swoich przekonaniach. W obronie prawdy złożył w ofierze życie. No i to w sumie tyle. I są tylko te dzieła jeszcze wymienione. No, dziękuję bardzo. Co powiecie o tej relacji? Znaczy ja mam takie uczucie, że on był jednak kierowany przez ducha i naprawdę, że potrafił tak stanąć w sumie przeciw katolicyzmowi i protestantyzmowi jednocześnie i trwać przy tym i godny podziwu dla mnie człowiek. Jeszcze jego inna działalność, która się przyczyniła do polepszenia życia ludzkiego i odkryć medycznych i tak dalej. No i przy okazji oczywiście no, się nacierpiał. Bardzo mi to się przypomina tak, w ten sposób, jak życie naszego Pana też, tak, też nauczał przeciw fazereuszom i też przez to stracił życie ludzkie. Także no, na pewno był to człowiek prawdy i kierowany był Duchem Bożym. To wszystko. Dziękuję bardzo. Między innymi właśnie dlatego chciałem, żebyśmy przeczytali to o tych jego odkryciach, że to nie był jakiś tam człowiek, który miał jakieś zwidy, czy nie umiał rozsądnie myśleć. Co jeszcze na jakieś uwagi? Myślę, że to jest taki typowy przejaw podziału chrześcijaństwa na nominalny i prawdziwy lud Boży. I jeszcze jedną rzecz tutaj pokazuje przykład. Mianowicie, że będąc reformatorem i prawdopodobnie, gdyby nie ten przypadek, to Kalwin mógł być uznawany za prawdziwe dziecko Boże. Natomiast to pokazuje, że w wyniku odniesionych sukcesów, więc, bo przecież Kalwin był w tym czasie mocnym funkcjonariuszem władzy świeckiej. W zasadzie ta władza świecka była jemu poddana i ten reformator, dziecko Boże, które ubrane zostało w branie sukcesu, straty sukcesu takiego religijnego w cudzysłowie, ale tutaj za tego życia i na tej ziemi staje się potworem. Duch nagle pański ulatuje i on z pełnym przekonaniem żąda najwytworniejszego wskazania tego innego reformatora na śmierć i to dokładając mu jak najwięcej cierpień. W ogóle to aż przechodzi moje myśli, że no jak można było, no kto już osiągnął swój cel, że kazał inkwizycji,
to też dziwne, że inkwizycja na polecenie protestanta tutaj działa. Jakieś to takie niepoukładane jest, ale już pomijamy to. Ci protestanci też mieli z inkwizycją jakieś dobre układy i inkwizycja działała również na ich polecenie. No niekoniecznie, kilka miesięcy wcześniej antychrystem go nazywali, Kalwina między innymi, w ogóle. No właśnie. Nie był ten ten. Więc to jest bardzo ciekawe, a tyle bardzo grzecznie, proszę bardzo. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Czyli że dla mnie to jest taki dowód na to, że dziecko Boże w tym życiu nie ma prawa osiągnąć jakiegoś cielesnego sukcesu, bo jeżeli go osiągnie, to go zrobi z dziecka Bożego dzieckiem szatana. I tak, dziecko Boże ma mieć podgórkę w tym życiu. Sukces ma być odłożony na po czas po wzbudzeniu zmarłych. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Znaczy, nawiązując do słów brata Franciszka, to chciałam powiedzieć, że no, właśnie dzieci Boże muszą cały czas zachowywać czujność, żeby się nie urodziła ta pycha, która nas może od tej drogi odciągnąć. To też apostołowie ostrzegali o tym. Chciałam tylko tak dodać. Dziękuję. Kto jeszcze? Znaczy widać tutaj, że no Pan Bóg posłużył się nim jako takim człowiekiem no, utalentowanym, również no, na polu, na tym polu antytrynitarnym. No i widać, że on no dość dobrze sobie z tym radził, natomiast radził sobie również z tym, tak jak tam było w tym cytacie, że no, trzeba być tolerancyjnym wobec również innych poglądów. No, natomiast no, Kalwin zdecydowanie tutaj no, jest przeciwieństwo Serweta, jeśli chodzi o takie usposobienie i ducha. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, nawiązuję właśnie do tego cytatu. Chciałem, żebyśmy chwilę o nim porozmawiali. To bardzo mnie uderza to mojego stwierdzenie. Ani się nie zgadzam we wszystkim, ani się nie sprzeciwiam jednej czy drugiej stronie. Wydaje mi się bowiem, że wszyscy mają trochę racji i trochę się mylą, ale każda ze stron zauważa błędy u drugiej, nie widzi ich natomiast u siebie. Co o tym powiecie? Ja się zgadzam w 100%. Tak jest. Nawet w dzisiejszych czasach tak jest, że każde ugrupowanie religijne ma jakąś ziarenko prawdy i to tak jest. To się też dotyczy naszych czasów jak najbardziej. No. Siostra Grażynka tam mówiła, proszę. No, chciałam powiedzieć do tego, co Gabryś powiedział tutaj. Ja mam takie ciekawe zdanie, jak powiedział Kalwin do Serweta, jak napisał: nie nienawidzę cię, ani cię nie pogardzam, ani się nie pogardzam tobą, ani nie chcę cię prześladować. Ale byłbym twardy jak żelazo, gdy z tak wielką śmiałością ujrzecie, jak obraża zdrową doktrynę. I przez tą miłość, którą Kalwin brał i okazywał, został spalony Serwet na jego oskarżenie. Także takie przeciwności, które zachodzą w tych poglądach, no to tak jak i na dzisiejsze czasy wielu tych denominacji. Denominacjach. O miłości się mówi, ale w imię miłości się zabija. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze?
bo mi właśnie tutaj to bardzo tak uderza mnie w ogóle, że raz, że ten taki duch tolerancyjny, że ja się mogę mylić, to ja się naprawdę mogę mylić. Ale nie tylko ja się mylę, nie? No. Spójrzmy trochę na siebie i nie uważajmy, że połknęliśmy wszystkie całą mądrość. No i jeszcze zobaczcie z naszej perspektywy. Rozważamy tutaj kolejnych reformatorów, którzy zapoczątkowali kolejne kościoły, kolejne denominacje religijne. I u tego zauważamy tamto, i kolejnego zauważamy kolejne rzeczy, że one są prawdą biblijną, więc dlaczego mamy ich nie przyjąć, skoro są prawdą biblijną? Kościół katolicki też ma prawdę, jedną safarską prawdę, która pochodzi od ich tam, który ich... Od Ireneusza pochodzi Kościół katolicki, gdzie prawdę, jaką on podał, to jest to, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół, który jest kustoszą prawdy. Tylko, że Kościół katolicki, rzymskokatolicki uważa, że to właśnie on są tym Kościołem. Więc to jest za dużo. I tak po kolei wszystkie te poszczególne wyznania i tak dalej, ale zauważamy, że te prawdy, które stały u podstaw ich stworzenia, są naprawdę prawdziwe. Tylko, że nawzajem poszczególne kościoły nie przyjmują ich, bo mają swoje własne i jakiś część mają prawdziwe, ale resztę mają jakiś właśnie pomieszanych. No i teraz pytanie, dlaczego mamy się zwalczać, a już szczególnie walczyć jak walczyć, ale zbrojnie przeciwko sobie występować, zaniszczyć się. Tam w tej książce o Arianach było bardzo ciekawe takie kwestie odnośnie wolności w zborach ariańskich. I oni mieli taki zwyczaj, że zdaje się raz na dwa miesiące, czy jakoś tak, zapraszali właśnie duchownych innych wyznań po to, żeby właśnie posłuchać tego, jak kto inny przedstawia to, co uważa za prawdę. W ten sposób się rozwijali. Bo mówią, dlaczego my mamy się bać tego, co ktoś inny mówi. Jeżeli to jest prawda, no to przyjmiemy. A jeżeli nie, to będziemy rozmawiać. I pozostaniemy swoim, ale będziemy bardziej świadomi tego, że wierzymy w to, dlatego, że to jest prawdą. Bo potrafiliśmy to obronić w dyskusji chociażby. To tak powiem, ujmuje mnie to podejście braci polskich, czyli Arian. Nie musimy się bać tego, co mówią. Jeżeli mają prawdę, rację, no to przyjmijmy prawdę, bo chyba nam o prawdę chodzi. I te słowa Serweta mi właśnie podobnie brzmią. Że wszyscy mają trochę racji i trochę się mylą, ale każdy ze stron zauważa błędy u drugiej, nie widzi ich natomiast u siebie. Więc te inne punkty widzenia się przydają, żeby zauważyć u siebie. Czyli każdy chce wyciągnąć głos oka brata swego. Moja belka, ty ją zostaw i ty jej w ogóle odczep od niej. Belka jest ciężka do wyciągnięcia, a źdźbełko jest leciutkie. Tak. Można zawsze ukuć w drugie miejsce. Myślę, że jeszcze będziemy mieli, ale to w następnych momentach. Dobrze, to siostra, jakbyś mogła teraz przeczytać ten fragment książki Bracia Polscy i Kaskonski i Powrót do źródeł. Dobrze. To ja może tak troszeczkę wcześniej tutaj zacznę, żeby mieć kontekst.
Przykładem bezwzględności reformatora, chodzi o Kalwina, jest sprawa niejakiego Jerome Bolseka, byłego karmelity, zwolennika kalwinizmu, który został zniszczony przez Kalwina za to, że tylko w jednej kwestii, predestynacji, śmiał się sprzeciwić Kalwinowi. Później ofiarą intryg Kalwina stał się hiszpański antytrynitarz Michał Servet. Najpierw dzięki staraniom Kalwina trafił w szpony inkwizycji. Udało mu się zbiec, lecz potem Rada Genewy, również pod naciskiem Kalwina, sądziła go za bluźnierstwo i skazała na śmierć. Sprawę Serweta uważa się często za największy błąd Kalwina. Chociaż był on i wciąż jest wytykany mu w literaturze, czasami być może nawet z pominięciem pewnych zasług, jakie Kalwin wniósł do historii, to w niniejszej pracy nie sposób pominąć tego wątku ze względu na fakt, że zarówno Kalwin, jak i Serwet powiązani byli z historią zboru mniejszego, zwanego Braćmi Polskimi. Teraz jest rozdział spór Kalwina z Serwetem. Cytat. Dla tej sprawy umrzeć mi przyjdzie. Michał Serwet. Koniec cytatu. Joel Serwet z pochodzenia Hiszpan był człowiekiem wszechstronnie wykształconym pod względem humanistycznym, a także w naukach matematyczno-przyrodniczych, astronomii, geografii, a przede wszystkim w medycynie. Pochodził z dość znaczącej rodziny piastującej liczne godności świeckie i kościelne. Na Uniwersytecie w Tuluzie, gdzie studiował prawo, spotkał się Servet z grupą studentów, którzy na tajnych zebraniach studiowali Biblię. Jakiś czas potem wyjechał do Włoch jako członek świty Karola V. W literaturze dominuje pogląd, że pobyt we Włoszech, zwłaszcza na dworze papieskim, zadecydował o przyłączeniu się Serweta do reformacji. Był on idealistą. Z pewnością przepych papieskiego dworu i jego świecka potęga zgorszyły go. Jako reformator różni się jednak Servet od pozostałych tym, że nie próbuje tworzyć żadnego zorganizowanego ruchu, denominacji czy kościoła. Hiszpan uważał, że kościoły należy zastąpić tym w rodzaju duchowego, pozbawionego form organizacyjnych związku. Postulował moralizm... Przepraszam. Tak. Halo, halo? Przepraszam. Patrzcie. Bardzo ciekawe podejście. Właściwie jeden z reformatorów, który nie próbował sobie organizować. Prawie praktycznie nic. Tam gdzieś właśnie w tym tomie Składu Pisma Świętego jest napisane, że on był jednym z tych, którzy praktycznie nic wcale nie byli w typie Samsona, ponieważ Samson przedstawia typ właśnie tych osób, a szczególnie reformatorów, którzy pracowali dla Filistynów. A Filistyni to w typie sekciarze. I oni byli oślepieni, prawda? Samson był oślepiony i meł ziarno, czyli opracowywał prawdę na pożytek Filistynów, na pożytek sekciarzy. No i Serwet właśnie był jednym z tych, którzy najmniej w tym uczestniczyli, bo niego właśnie to nie interesowało. No i się strasz, oddaję ci tutaj. Postulował moralne nowonarodzenie człowieka i twierdził, że tylko nowonarodzony może mieć pełną społeczność i jedność z Bogiem. Nie negując nauki o usprawiedliwieniu z wiary, bynajmniej nie odrzucał wielkiego znaczenia dobrych uczynków. Inaczej niż Kalwin postrzegał jednostkę ludzką. Dla Kalwina człowiek był z gruntu zły, grzeszny i wszystko, cokolwiek zrobi, nie ma znaczenia, bo każdy czyn jest skażony grzechem. Co więcej, człowiek nie jest w stanie postępować dobrze. Serwet zaś... Pamiętacie zasadę tulip? To jest właśnie to. Totalna deprawacja i tak dalej, i tak dalej. Serwet zaś, uznając naukę o grzechu, bynajmniej nie odrzucał ważności i doniosłości uczynków.
twierdził, że człowiek mimo grzechu jest w stanie kierować swym postępowaniem i czynić dobrze, odradzać się ku moralności. Krytykował poglądy Kalwina dotyczące niewolnej woli i predestynacji. W liście do genewskiego reformatora pisał: przytaczając wciąż niedorzeczne powody, postępiasz wszelkie uczynki. Jakiekolwiek by one były, te uczynki, dla ciebie wciąż pozostają unurzanymi w błocie grzechami, które cuchną przed Bogiem i skazują na wieczne potępienie. Bluźnisz przeciwko uczynkom ducha i nie odróżniasz właściwie jednych duchowych od drugich cielesnych. Koniec cytatu. W innym miejscu dodaje: w twym przekonaniu o fatalnej, nie chcę powiedzieć, niedorzecznej konieczności ciążącej nad wszystkimi, czy tylko w twojej zniewolonej woli, tkwi niezawodna oznaka zwykłej tempoty, ponieważ chcesz, aby człowiek czynił to, czego czynić nie może. Mówisz o swobodnym działaniu, a jednocześnie twierdzisz, że żadne działanie nie jest swobodne. Jakiż to szaleniec zaleca swobodne działanie człowiekowi, który nie posiada swobody działania, a ponadto w zupełnie głupi sposób wyprowadzasz wniosek o zniewolonej woli z tego, że Bóg jest w nas obecny. Owszem, to właśnie Bóg sprawia w nas, że swobodnie działamy. On to sprawia, że pojmujemy, że czegoś chcemy, że dokądś dążymy. Koniec cytatu. Cerwet wystąpił przeciwko sakramentowi chrztu dzieci, utrzymując, że obrzęd ten nie może mieć mocy, ponieważ dziecko nie jest świadome jego znaczenia. Swe poglądy wyłuszczył w dziele zatytułowanym Christianismi Restitutio, czyli przewrócenie chrześcijaństwa, nawołując na fali powszechnego hasła powrotu do źródeł, ad fontes, do przywrócenia pierwotnej, czystej treści nauce chrześcijańskiej, która miałaby się opierać tylko na Piśmie Świętym. Główną jednak kością niezgody był sprzeciw Serweta wobec nauki o Trójcy Świętej. Żądał on, aby całe chrześcijaństwo odrzuciło ów pochodzący z IV wieku dogmat i powróciło do apostolskiego pojmowania Boga i Syna. Sam nigdy nie nazywał Jezusa Bogiem, lecz mówił o Nim: Jezus, Syn Wiecznego Boga. Dla podkreślenia swego sprzeciwu wobec trynitarnej koncepcji współwieczności Syna z Ojcem i wyrażając w ten sposób swoje przekonanie, że Bogiem Wiecznym, istniejącym bez początku, jest tylko Ojciec, a Jezus, sam mając początek swego istnienia, jest Synem owego jedynego wiecznego Boga. Próbował korespondować z Kalwinem, któremu posłał rękopis swej Restitutio oraz egzemplarz Institutio Kalwina, opatrzony swoimi komentarzami. Słał też Serwet listy do reformatora genewskiego, jednak Kalwin nigdy za życia mu nie odpowiedział i nie podjął polemiki. Wkrótce też genewski reformator ułożył sprytną intrygę przeciwko Serwetowi, wydając go urzędnikom inkwizycji. Nie czynił tego bezpośrednio, osobiście, aby się nie splamić. Posłużył się swym zwolennikiem, mieszczaninem genewskim, de Trier, który posłał swemu kuzynowi w Lyonie list piętnujący katolików lyońskich, że toleruje u siebie krytykę. Sekundkę, bo tak? Tutaj chciałem skomentować innej książki właśnie o Serwecie. Tak sobie troszeczkę, jeżeli dobrze pamiętam, to między innymi problem polegał na tym, że prawo, które tam było, to było takie, że jeżeli o coś oskarżyłeś swojego przeciwnika, to i okaże się, że
oskarżenie niesłuszne, to ty poniesiesz karę taką, jak ten, jak groziła za to, o co go oskarżyłeś. No więc w procesie o herezję karą była możliwa była śmierć. Więc Kalwin nie chciał, więc wysłał swojego pomagiera, żeby ten w razie czego to on nastawiał głowy. Mhm. Taka drobna oskarż. To nie wiem, czy to w tym momencie, czy w innym, ale było w tym. Dziękuję i jak byś mogła tak. Chodziło oczywiście o Serweta, którego dokładny adres pobytu został w liście ujawniony. List został napisany w rzeczywistości przez samego Kalwina lub pod jego redakcją i cała sprawa została tak zaimprowizowana, aby pismo dostało się w ręce inkwizytorów. Tak też się stało. Serwet został aresztowany, przesłuchany, skazany na śmierć przez spalenie na stosie. Wyrok jednak wykonano na podobiznie, gdyż Serwetowi udało się zbiec z więzienia. Z jednej strony Serwet był świadomy, co mu grozi i wydaje się, że był gotowy ponieść tę ofiarę, o czym świadczą jego słynne słowa, dla tej sprawy umrzeć mi przyjdzie. Z drugiej jednak strony, w zadziwiający sposób, sam niemal naiwnie wpadł w ręce swych przeciwników. Być może wierzył Serwet w istnienie mimo różnic pewnej solidarności między zwolennikami reformacji i nigdy nie przypuszczał, że akurat Kalwin będzie nastawać na jego życie. A być może kierowany jakimś wewnętrznym poczuciem obowiązku wobec Boga i własnym sumieniem pojawił się 13 sierpnia 1553 roku w Genewie z zamysłem przeprowadzenia rozmowy z Kalwinem. Cokolwiek nim powodowało, swój krok przypłacił życiem. Będąc w Genewie, pojawił się w kościele na kazaniu Kalwina i tego samego dnia, zaraz po nabożeństwie, został aresztowany. O jego aresztowanie starał się zresztą osobiście Kalwin, któremu rada najpierw odmówiła, tłumacząc, że przepisy nie pozwalają na aresztowanie wolnego człowieka, chyba że znajdzie się oskarżyciel, który dałby się aresztować wraz z oskarżonym. Ten obowiązujący w Genewie przepis... O, to właśnie o tym mówiłem. Tak. Miał zapobiegać nadużyciom. Kalwin sam nie zdecydował się na współaresztowanie z Serwetem, ale podsunął oskarżyciela, swego sekretarza, Mikołaja de la Fontaine. Serweta umieszczono w zimnym, obskurnym loku, pozbawionym światła i minimalnych warunków sanitarnych. Spędził tam ponad 2 miesiące. Musiał Kalwin mocno zabiegać o wyrok wskazujący i używać do tego całego swego autorytetu, gdyż Hiszpan miał wśród sędziów i innych osobistości takich, którzy mu sprzyjali, ze względu na własną niechęć do genewskiego despoty, jak i liberalne przekonania. Kilku z nich jasno oświadczyło, że nie chce przykładać ręki do rozlewu krwi. Humanista i reformator Paweł Bergerio słusznie przewidział, że wierni i potomni będą musieli się wstydzić tego okropieństwa. Inny przeciwnik wyroku śmierci, Joris, propagator wolności wyznaniowej, ostrzegał, cytat: zważcie, co by się stało, gdyby pozwolono zabijać heretyków. Ilu ludzi ocalałoby na ziemi, gdyby wszystkim dano władzę nad innymi? Przecież każdy człowiek uważa drugiego za heretyka. Koniec cytatu. Jednak mimo tych głosów Serwet nie miał szans na uratowanie swego życia. Determinacja Kalwina była ogromna. Wielokrotnie dawał wyraz swym intencjom i zamiarom względem Serweta, na długo zanim Hiszpana aresztowano. W liście do swego przyjaciela Farella 13 lutego 1546 roku, na 7 lat przed pojmaniem Serweta, Kalwin pisał: jeśli przyjdzie tu Serwet do Genewy, to póki ja jestem tu u władzy, nigdy nie pozwolę mu stąd żywym odjechać. Natomiast podczas przesłuchania Serweta Kalwin napisał: mam nadzieję, że sędziowie zażądają kary śmierci. Niektóre zarzuty Kalwina zostały wyraźnie wyolbrzymione. Błahe sprawy podniesione do rangi ciężkiego przestępstwa. Tak było z przesłuchaniem Serweta w sprawie jego podręcznika geografii,
będącego po części tłumaczeniem, po części przeróbką geografii Ptolemeusza. W czasie przesłuchania zarzucił Calvin Servetowi obrazę Mojżesza, wierzył bowiem, że Palestyna wciąż jest taka, jak mówił o niej Mojżesz, kraina piękna i żyzna. A tymczasem Servet za Ptolemeuszem w tej rozprawie twierdził, że Palestyna jest terenem pustynnym i nieurodzajnym. Próbowano też pomówić Serweta o rozpustę i niemoralność, co się jednak nie udało, gdyż jak sam wyznał, po przejściu operacji cierpiał na rupturę. Proces w Genewie ujawnił nagłe przyjaźnie, w cudzysłowie przyjaźnie, genewskich protestantów z inkwizatorami katolickimi z Wien, którzy poprzednio skazali Serweta na śmierć. Magistrat genewski zwrócił się do Trybunału w Wienie z uprzejmą prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących tamtejszego procesu. Trybunał Wien równie uprzejmie żąda wydania więźnia, obiecując, co bardzo charakterystyczne, odwdzięczyć się władzom helweckim w podobnym przypadku, to znaczy gdyby jakiś skazaniec wymknął się z więzienia w Genewie i trafił do Wien. W tej obustronnej wymianie usług korespondenci nazywają siebie dobrymi sąsiadami i moimi przyjaciółmi. Choć jeszcze niedawno niektórzy przedstawiciele strony katolickiej, jak biskup Allardat, porównywali Kalwina do Lucyfera. Nic dziwnego, że Trybunał w Wien prosił o wydanie Serweta, bardzo mu zależało na jego zgładzeniu, a nie dowierzał i nie przypuszczał, nawet katolicki Trybunał w Wien, że protestancki sąd skaże Serweta na śmierć. Genewski magistrat o opinię w sprawie Serweta zwrócił się do kilku osobistości duchownych i świeckich, przy czym z reguły pominięto tych, którzy sprzeciwiali się wyrokowi śmierci. Ostatecznie więc 26 października, ponad dwa miesiące od aresztowania, skazano Serweta na śmierć przez spalenie żywcem na stosie. Prosił on pokornie, by pozwolono mu zginąć od miecza, gdyż obawiał się, że straszliwe męki przywiodą go do zwątpienia co do słuszności wyznawanych poglądów. Miał się zresztą czego obawiać, bowiem do ułożenia stosu użyto świeżych, jeszcze wilgotnych gałęzi, aby przedłużyć cierpienia. Magistrat jednak był nieprzejednany na prośby Serweta i następnego dnia wyrok został wykonany. Kiedy przyszli na miejsce kaźni, padł on na ziemię w gorącej modlitwie i leżał dość długo. Gdy Serwet wstał, Paral zachęcał go, aby coś powiedział. Ten jęcząc i wzdychając wołał: o Boże, Boże. Paral zapytał go wtedy, czy nic innego nie ma do powiedzenia. Serwet odpowiedział: o czymże innym mogę mówić, jeśli nie o Bogu? Postawiono go na stosie przywiązanego do pala, obłożono mu nogi wilgotnymi gałęźmi, a na głowę włożono spleciony z gałęzi i nasączony siarką wieniec. I tak, nie odwoławszy swych poglądów, wołając z ognia: Jezu, Synu wiecznego Boga, miej miłosierdzie nade mną. Po prawie półgodzinnych męczarniach w ogniu Serwet zmarł. Historia śmierci Serweta, napisana niedługo po tych wydarzeniach i z której pochodzi powyższy fragment, odnotowuje jeszcze jedną drobną okoliczność. Mianowicie, Calvin, widząc, jak Serweta prowadzą na śmierć, uśmiechnął się, kryjąc lekko twarz w fałdach sukni. Byłby to drugi przypadek, kiedy Calvin może nie zaśmiał się jak w owej anegdocie Piechowskiego, ale pozwolił sobie na uzewnętrznienie swych uczuć zadowolenia i radości. Przyznać trzeba, że to dość makabryczne poczucie humoru. Tragedia Serweta wzburzyła wielu pobożnych myślicieli związanych z reformacją i wywołała niebywałe zgorszenie. Nic w tym dziwnego, wszak nawet katolicka inkwizycja nie powstydziłaby się takiego wyroku, a przecież biorąc pod uwagę ogromną pracę i wkład reformatorów protestanckich, jaki włożyli w propagowanie wolności sumienia i wyznania, intryga Calvina była zbrodnią dokonaną nie tylko na Serwecie, co w ogóle na reformacji.
że ten brutalny fakt z historii protestantyzmu nie zaznaczył się wybuchem niekontrolowanej nienawiści, nie położył się głębokim cieniem na stosunkach między reformowanymi trynitarzami a antytrynitarzami, którzy wszak po dziś dzień ze czcią wspominają imię Miguela Serveta, zawdzięczamy tylko dobrej woli potomnych, zdolności do pokuty i dźwigania brzmienia własnej historii z jednej strony, a zdolnością do przebaczenia z drugiej. W 1903 roku, w 350. rocznicę śmierci Serveta, z inicjatywy francuskich i genewskich spadkobierców duchownych Kalwina postawiono granitowy obelisk w miejscu, gdzie spłonął hiszpański myśliciel. Na nim wykuto imię i nazwisko Michała Serveta, datę jego urodzin i śmierci oraz wyryto następującej treści tekst. My, wdzięczne i pełne szacunku dzieci Kalwina, naszego wielkiego reformatora, odrzucając jego błędy, które były błędami epoki, oraz wyznając zgodnie z założeniami reformacji i Ewangelii prawo do wolności sumienia, wznosimy ten pomnik pokuty. Wracając natomiast do Kalwina, czyżby łaska Boża opuściła reformatora wierzącego niezbicie w przeznaczenie? Dla Kalwina nie było ono zbyt pomyślne i zapewne nie tak sobie wyobrażał przeznaczenie dla swego kościoła. Bowiem jak na ironię losu i wbrew jego gorliwym i makabrycznym zabiegom o czystość kościoła helweckiego, duch antytrynitarnej ideologii Serveta został wskrzeszony nie gdzie indziej, jak właśnie w łonie zboru kalwińskiego. To już jest jednak historia polskiej reformacji. I to tyle z tej książki. No właśnie, dziękuję bardzo. No bo właśnie później oni tam uciekając i tak dalej, między innymi do Polski trafili i tam mieli bardzo piękny rozdział, był w braci polskich, Arian. Jakie macie przemyślenia po wysłuchaniu tego? Wydaje mi się, że to, co zrobił Kalwin, to jest po prostu pokłosiem tego, że on rozpoznał, że Servet miał rację, a nie on, jeżeli chodzi o Boga, o te jego przekonania. Że Kalwin po prostu złapał się sam we własne sidła, a tym bardziej pokazał swoją obłudę, tym, jak wziął i dążył do tego z nienawiści już, bo tak tutaj jest to też opisane, dążył do tego, żeby Serveta zgładzić, żeby go uśmiercić, żeby mu nie przeszkadzał w jego doktrynach, które on głosił. Także no, na przełomie iluś tam lat jeden drugiego reformator zwalczał w bardzo nieelegancki sposób, można powiedzieć, w bardzo tragiczny sposób. Najpierw się udaje, że się jest przyjacielem, znajomym, a później podkłada się nogę. No bardzo to, tak drastycznie to jest tutaj pokazane, jak z nim postąpił Kalwin. Dziękuję. No, dziękuję. Kto jest? Myślę, że ja powtórzę jeszcze raz, że człowiek, który osiągnie w życiu jakiś sukces, ten sukces jest jego miarą jego pragnień, jego wynikiem jego pragnień, jego wysiłku, jego dążenia. Mimo że wcześniej sam nastawiał głowę dla bronienia jakiejś prawdy, jest w stanie zmienić swego ducha. Ponieważ lud Boży ma swojego ducha. Teciarstwo też ma swojego ducha.
To są duchy, że tak powiem, bardzo odległe od siebie. To są duchy, których jeden jest skłonny do ofiary, natomiast drugi za wszelką cenę będzie bronił swojego stanowiska, swojego już swoich ambicji, swojego honoru, swojej próżności. To jest ten sam duch, który doprowadził faryzeuszy, kapłanów żydowskich i Jezusa na rozprawę u Piłata. I ludzie też służyli Bogu. To te służby Bogu mieli swoje jakieś tam mniejsze czy większe interesy. I te interesy im były bardzo drogie. Oni byli przekonani o swojej dobrej służbie. Oni nie służyli w nich, no, prawdopodobnie szczerze służyli Bogu i byli przekonani, że robią dobrze. Nie mogli zrozumieć Jezusa. Dlatego mówią, nie. Ten człowiek to musi robić bardzo źle. On w ogóle jest przeciwko nam. To my musimy bronić. To już nie dla siebie, a dla obrony naszej wspólnej sprawy. On broni prawdy. Tak, on broni prawdy, naszej prawdy. I robi się to, co robi. Tutaj Kalwin postąpił podobnie. Bardzo wiele analogii tu można znaleźć między tym, co spotkało Jezusa i faryzeuszy, tym, co zrobił Kalwin. Teraz ja nie wiem, jak sobie radzą zwolennicy Kalwina z tym faktem. W końcu jest zbrodniarzem, ludobójcą. To słyszałeś, że pomnik mu wystawili, że odrzucając błędy Kalwina, które były błędami epoki. Ja rozumiem, że można usprawiedliwiać, ale to bezspornie pozostaje zbrodniarzem. Bezspornie, tu nie ma o czym dyskutować. Teraz być zwolennikami zbrodniarza. To jest jakaś chluba? Ale to jest tylko w tym zakresie. A przecież on prawdę podawał. No i zresztą, jaki człowiek nie był, to przecież ten wybór jest zupełnie niezależny od tego, co się robi. Bo jeżeli jesteś wybrany, to choćbyś by robił wszystko złe, to Bóg cię wybrał. I na tym polega doktryna kalwińska. Tak. Nie? A inaczej, co byś nie robił dobrego, a nie jesteś wybrany, no to nic to nie obchodzi. Bóg cię nie wybrał i koniec. Idziesz na wierzch tego sądu. W każdym razie, no to jest coś takiego, jak którzy są wybierani na wysokie stanowiska, takie wyznaniowe, a później w niedługim czasie Bóg ich powołuje na stanowiska wodzów ludu Bożego, całego ludu Bożego. To jest ten mechanizm, nie wiem. Czyli fałsz i zakłamanie. A przecież jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej tam był w stanie nadstawić własną głowę właśnie do tego stosu, żeby skłonąć jakąś reformę, którą wprowadził. Tak. To jest trudne do zrozumienia, ale no tak to jest. Ja kiedyś się dziwiłem bardzo temu opisowi, że pierworodny
że umarł pierworodny faraon. Jak pierworodny faraon? Przecież faraon to szatan, a pierworodny to jest złożony z ducha, czyli nowe stworzenie. Nowe stworzenie u szatana było, stało się, a no tak. Młodzi ludzie, pełni idei, poświęcali się Bogu. Poświęcali się Bogu. Bóg przyjmował ich poświęcenie i składał ich ducha. Ale później przed nimi rozpoczęła się wielka kariera. Skończyli seminaria duchowne, byli obdarowywani najróżniejszymi przywilejami, zostawali biskupami, kardynałami, arcybiskupami, kardynałami, to i w końcu ktoś z nich zostawał papieżem. On był złodzonym z ducha w młodzieńczych latach, ponieważ się Bogu poświęcił, ale później obrósł piórka i był właśnie papieżem. No i już i był pierworodnym faraona. Piękna postać, prawda? I ten też, że tak powiem, człowiek mocno te tryby reformacji wchodzony i on był reformowanym pierworodnym faraonem. Nie tam. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Znaczy jest, ja tak tą historię analizując, to wydaje mi się, że ten, że doktryny kalwinizmu to nie do końca przynoszą dobre owoce, bo jak to Pan nasz Jezus mówił, że po owocach ich poznacie. Czyli nie wiem, czy to faktycznie były prawdziwe doktryny zgodne z prawdą Bożą. Także do końca nie jestem przekonany. Tym bardziej jak jeszcze mówił Gabry, że tam ma kontakt z innymi, którzy zwolennikami nauki kalwinizmu, no to nie ma dobrych doświadczeń. Także do końca nie jestem przekonany, że doktryny kalwinizmu są prawidłowe. Oni mają prawdę na temat wyboru Kościoła, w sensie, że jest zbawienie wyborcze i że w tym zbawieniu wyborczym właśnie Bóg wybiera. I tą część bardzo dobrze opisują. Tylko, no że tak. Uważają, że to jest absolutnie koniec. Że nie ma żadnego zbawienia dla nikogo, kto nie uczestniczy w zbawieniu wyborczym. A w zbawieniu wyborczym uczestniczy jeden promil ludzkości mniej więcej. To jest olbrzymi problem. Oni oczywiście tak tego nie ujmują, bo dla nich to też się w głowie nie mieści, że tak mało, ale tak na dobrą sprawę, że oni mówią, że tak naprawdę tylko maluszkie stadko jest podlega zbawieniu. No wiem, ale to wtedy faktem. No. Oni uważają, że są wybrani, ale bez względu na to, jakie owoce ich wiara przynosi? Czy jak to... Znaczy, bo mówię, oni mają prawdę na temat jednego z tych, jednego punktu widzenia na temat zbawienia wyborczego. I to, co oni mówią o zbawieniu wyborczym, jest prawdą. Tylko, że oni to ograniczają strasznie, że tylko i wyłącznie tam ten drobny, tylko ci, którzy zostali właśnie wybrani, to jest wszystko. I nikt poza tymi, których Bóg przed założeniem świata wybrał do zbawienia, to tylko ci są. I to w ogóle Bóg ich wybrał przed założeniem świata, razem z Jezusem i tak dalej. A cała reszta urodziła się i żyje tylko i wyłącznie po to, żeby trafić na wieczne męki. I to jest olbrzymie bluźnierstwo, ale oni tego nie chcą widzieć. Bo oni że to oni są właśnie tymi wybranymi. No. To może właśnie się przyczyniła ta doktryna do właśnie do rozwoju takiego ducha u Kalwina. To... Tak, oczywiście, no. Że tak. No, to jest bardzo sucha doktryna.
No, moim zdaniem to nie jest dobry kierunek, jeśli chodzi o zbliżanie się do uzyskiwania umysłu chrystusowego. Nie takie owoce to powinno być. No i między innymi to oni są takimi, że tak powiem, takimi właśnie przeciw herezjom. Tak jak ten stropił herezję, tak i oni tropią herezję. A tutaj można poczytać właśnie na stronie Reformowani, info zdaje się, że całą masę mają artykułów. Jak ktoś jest innego zdania niż oni, no to potrafią go ciągle sprzeciwiać. Czasami bardzo słusznie. Na przykład oni są bardzo dobrzy w wykazywaniu tego, że zielonoświatkowcy i tak dalej, te większość tych ich rzekomych cudów, no to są tylko rzekome cuda albo nadużycia. Nadużycia różnego rodzaju pastorów bardzo skrupulatnie piętnują i ukazują. No i tam wiele prawdy w tym jest, bo pewnie, bo te nadużycia zapewne faktycznie tam są. Tylko że to jest w takim duchu nienawistnym, że no ja po prostu... Aż nie chce mi się tego czytać. Nie, bo prawdziwe... Wywody teologiczne są bardzo ciekawe momentami. Znaczy prawdziwe dziecko Boże ma w sobie taką miłość, prawda? A nie będzie skłonny do nienawiści, nawet dla członków innych religii czy tam coś. A no właśnie, ale no. O tym mówił właśnie Serwet, że Bóg jest tą najwyższą osobą, którego główną cechą jest miłość, bo u Kalwina tej miłości brakuje i dlatego on tak to podkreślał. Ja myślę, że Serwet był dużo bliżej prawdy, albo przynajmniej Serwet. Dlatego był nienawidzony przez Kalwina. Tak. Prawda dlatego jest tak cenna, że prawda wyrabia ducha prawdy. Ten duch prawdy jest podobny do tej prawdy, on jest pochodną tej prawdy. Jeżeli się poznaje tylko część prawdy, a drugiej części nie chce się poznać, to jest się w błędzie. A błąd. Buda rozwija ducha błędu. No i właśnie jednym z tych owoców ducha błędu jest to przeciwieństwo miłości. Można szanować prawdę jakąś tam, a w innej płaszczyźnie być całkowicie opanowanym przez ducha błędu. I być pełen szacunku dla tej prawdy, którą się ma, natomiast być pełen nienawiści dla tej części prawdy, którą mają inni. Ale ja uważam, że to jest błąd. No ale to, jak to się nazywa, to patrzcie, to tak jak się rozejrzycie i nawet właśnie w środowisku badaczy, to wielu badaczy ma właśnie bardzo podobne podejście do podejścia kalwińskiego. To znaczy głównie głowa. Głównie głowa. Wiedza i takie bardzo suche podejście i tak dalej. Bo takie jest prawda, ten co powiedział, tak jest tutaj i to jest święta prawda. A kto się z tym nie zgadza, to jest heretyk. Kto się nie zgadza na przykład z tym, co brat Rusyn czy brat Johnson napisali, to jest heretyk i trzeba z nim walczyć. I to jest bardzo, bardzo smutne. To jest bardzo, bardzo smutne. Ja zresztą przeczytam, mam jeszcze coś, tylko położę jeden element. Znaczy to taką jako lud może to są niestety takie zagrożenie, że mogą powstać takie rzeczy właśnie. Faryzeizm, że będą zawzięcie bronić swojej doktryny, a innego punktu widzenia nie chcą zrozumieć. No. To jest takie właśnie ryzyko, nie? No i zobaczcie, że tak na dobrą sprawę, jak tak czytała Asia te rzeczy, w które wierzył Serwet, no to zobaczcie, że generalnie można by się ze wszystkim zgodzić, nie? Mhm. Praktycznie wierzył w to, co my. To jest bardzo,
interesujące i ciekawe. Tak, ja też tak odczułam, że bardzo podobnie myślą. Wydawał właśnie fragment z książki Michał Serwet, wybór pism i dokumentów Lech Sztuc. To jest strona 51. Jest to kiedyś tam niedawno myślałem, bo jest bardzo takie obrazowe. Calvin wierzył głęboko, że spalenie Serweta była aktem zbawiennym i miłym Bogu. Czyli jego, tak mój komentarz, czyli jego sumienie było, mówi, że dobrze postępujesz. Wydany w 1554 roku Defensio Ortodoxae Fidei contra prodigiosos errores Michaelis Serveti, czyli tak tłumacząc po mojemu na polski, obrona ortodoksyjnej wiary przeciw olbrzymim błędom Michała Serweta. Genewski reformator dał temu przekonaniu wyraz klarowny i wolny od jakichkolwiek niedomówień. Wychodząc z założenia, iż głównym celem Kościoła i współdziałającego z nim ściśle państwa jest kultywowanie i ochrona czci Boga, Calvin dowodzi, że Serwet targnął się bluźnierczo na cześć najwyższego majestatu, przez co poniósł karę niewspółmierną i tak do ogromu swych zbrodni. Opinie uczestników procesu, iż spalenie na stosie człowieka za jego poglądy religijne nie różni się niczym od metod stosowanych przez inkwizycję katolicką, odpiera Calvin z najwyższą pogardą. Teraz posłuchajcie. Papiści, jak podkreśla, bronią fałszywej doktryny. Przez to ich praktyki inkwizycyjne są zgoła bezmyślnym okrucieństwem. Inaczej zupełnie ma się rzecz w wypadku wyznawców prawdziwej wiary. Ci bowiem, obdarzeni przywilejem posiadania prawdy, nie prześladują heretyków, a tylko wymierzają im sprawiedliwość. To po prostu... Jak ktoś ma prawdziwą prawdę, to on ma prawo tutaj, bo on broni prawdy, a nie prześladuje heretyków. Prawo wziąć i palić ich, tych heretyków, którzy wierzą inaczej niż on. Ale to generalnie wszyscy. No ale właśnie taki tak. Sposób myślenia właśnie doprowadza do wojen i nienawiści i podziałów. Właśnie taki sposób myślenia. Że ja mam tylko rację, a inni już nie. Ten sposób myślenia Calvino i Calvina to bardzo przypomina sposób myślenia i postępowania organizacji świadków. Bardzo, bardzo, bardzo bliskie kontakty mają z tymi przekonaniami. Tam też się nie tyle tylko, że tam się nikogo na to się nie paliło. Jeżeli już, to poza nawias ale to, bo masz swoje zdanie, jak zrozumieć. Bo nie mieli tak, możliwości. Tak, bo nie ma możliwości i od razu sąd skorupkowy, jak się to mówi, poza oczy i koniec i już skazany był i nie ma go. Takie bardzo, bardzo to bliskie takie podejście do tego, świadków do Calvina. Bardzo bliskie mają kontakty. Mieli. Chociaż żaden z nich nie żył w tamtym czasie jak Calvin. Ale jeżeli chodzi o poziom myślenia, no to bardzo to jest zbliżone. Traktowanie heretyka. No tak, odstępcy. U świadków brudną robotę ma wykonać Jehowa. No tak. To my nie, no my nie. Oni będą rządzić. Oni będą jako jedyni rządzić. Tylko tak jak u Calvinów, gdy jeden jakiś tam procent będzie zbawiony, tak u świadków, jeżeli nie będziesz u świadków, to także nie masz szans na to, żebyś był zbawiony, żebyś żył. A oni będą chodzić i nauczać. Tych, co będą zmartwychwstawać, ale nie. Bo według świadków to wszyscy od razu zmartwychwstaną. A oni będą chodzić po domach, w dalszym ciągu będą chodzić po domach i będą nauczać. Bo oni są wybrani do tego. Oj tak, ale powiem siostrze, że ja się dziwię, ale tego samego ducha naprawdę widzę wśród wielu braci. Sam lubię i widzę, że naprawdę dobrze potrafią odróżnić. Ale mają naprawdę podobne podejście.
jak musi być zgodne co do litery ze zdaniem mojego wodza i tak dalej. Jak tylko się cokolwiek nie zgadzasz, nie masz prawa do własnego zdania, bo tu jest jedyna prawda i koniec, cokolwiek nie zrobisz, to już jest herezja. Trzeba go się odsądzić od ci wiary. To ja się jednego brata z grupy zapytałam, jak się tam odbywa to u nich, jak się odbywają zebrania, no to mi powiedział, no krótko, tak jak u Świadków Jehowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za szczerą odpowiedź. I koniec. Ale to są badacze. Tak, tak. Ale to jest moim zdaniem tak czy inaczej. To, co o czym rozważam, jest bardzo pouczające. I ten dobry przykład, i ten zły przykład, żeby sobie poobserwować. I samemu nie musieć powielać błędów. Przynajmniej na tyle, na ile się uda. Bracie Jacku, a co ty o tym sądzisz? Tak, nie odzywasz się, a chciał swoje zdanie powiedzieć. Ja bardzo uważnie słucham tylko. A to sądzę, no trudno. W tamtych czasach, zresztą w wieku, cały czas się wiara budowała. Według mnie to jest tylko dowód na to, że Bóg cały czas spogląda na ludzi, przyzwala niektórym właśnie wybić się, tak jak Calvin, jak Herbert, czy jeszcze inni wcześniej, czy jeszcze później też, bo przecież w historii to była reformacja, później była kontrreformacja i w każdym z tych okresów byli ludzie, którzy uważali Słowo Boże za autorytet i bardzo poważnie podchodzili do sprawy, nawet ryzykowali życiem niektórzy. No był to taki okres właśnie, który dowodzi na to, że Bóg cały czas spogląda na to, co się dzieje i cały czas ma wszystko pod kontrolą. Jeden pozwala na niektóre rzeczy, inni są eliminowani, no ale cały czas coś się dzieje. Cały czas są ludzie, którzy kochają Boga i chcą, żeby prawda triumfowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, to wydaje mi się, że tej pewnej myśli, żeśmy sobie odmówili. Jeszcze mam jedną całą grubą książkę, właśnie ten ósmy tom psychaniczny, ale to chętnych zapraszam w takim razie, żeby sobie go przeczytali samemu. Nazywa się Księga List i tam jest strona od 421. Tam się zaczyna odnośnie Herberta i jego tutaj ruchu, który przerodził się w denominację i w jaki sposób te prawdy były później też zmieniane właśnie w sekciarskie. Znaczy ta organizacja sekciarskie i tak dalej. No to myślę, że tam można sobie popatrzeć i warto to zrobić. No, dobrze. I myślę, że w tym miejscu będziemy kończyli w takim razie, bo już jest ta godzina. Dziękuję bardzo wszystkim za wspólne rozważania, wspólne myśli. No i cóż, kto może, to zapraszam w niedzielę. Wszyscy mogą. No, niekoniecznie, ale to może. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.